Design thinking ma kapitalne zastosowanie w praktyce, jeżeli chodzi o szkoły, dlatego że jest to taki program, który pokazuje dzieciom, że one są też współodpowiedzialne za przebieg pewnego procesu wymyślania jakichś elementów, które mogą się złożyć na jedną całość. Odpowiedzialność, a też praca przekierowana jest trochę na dziecko. To dziecko ma świadomość, że ono wypracowuje razem ze swoimi kolegami, koleżankami, ale też razem w procesie z nauczycielem, czyli nauczyciel jest w zasadzie takim partnerem, który pomaga, który prowadzi, mistrzem można by było powiedzieć, tak? Który prowadzi te dzieci, natomiast nie wymusza, nie zmienia, daje im płaszczyznę do tego, żeby popełniali błędy, żeby korygowali swoją pracę wzajemnie i że tak naprawdę korekcie podlega praca, a nie dziecko. Ta metoda nie daje takiego poczucia, że zrobiłem coś złego, ja się nie nadaję, tylko na każdym etapie dziecko, które może wyciągać wnioski i poprawiać tą swoją pracę, czuje się współodpowiedzialne za proces. Najcenniejsze dla mnie w metodzie design thinking jest to, że dopuszcza bardzo wiele różnych możliwości, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi. I kiedy pracujemy z młodymi ludźmi na przykład w grupach nad różnymi rozwiązaniami tego samego problemu, to oni prezentując mogą zobaczyć, że nie tylko ich pomysł był dobry, że pomysły mogą być równie dobre i pochodzić z bardzo różnych źródeł. Bardzo cenne jest też to, że kiedy analizujemy efekty ich pracy, możemy przyjrzeć się całemu procesowi, zobaczyć, co odrzucili, co zaakceptowali, dlaczego to wybrali, co mogliby zmienić i ulepszyć i na którym etapie mogłoby się to wydarzyć. Bardzo ważne jest to, że to jest ich pomysł, ich rozwiązanie. To nie jest coś, co jest jedną odgórnie narzuconą procedurą i tak musi być. Mogą decydować, mogą poprawiać, mogą się mylić, no i to największa wartość. Myślę, że tu przykładem mogłoby być chociażby to, co się na bieżąco pojawia i sposób rozwiązywania bieżących spraw. Ostatnią, która przychodzi mi do głowy, to sytuacja, kiedy moi uczniowie, moi wychowankowie rozwiązywali problem spotkania świątecznego i kontaktu z kolegą, który wyjeżdża na miesiąc do Stanów Zjednoczonych. Zastanawiali się, jak to zrobić, żeby jednak z nim się skontaktować w tym czasie. Zaczęli myśleć, że może być takie narzędzie. Czy my mamy w szkole taki sprzęt, że warto byłoby się skontaktować z jego rodzicami, czy z rodzicem, u którego on będzie. I w zasadzie pociągnęli temat sami i to bardzo cenne. Oni są w piątej klasie, więc to jeszcze dla nich trudny temat, ale dali radę. W Asach Internetu, programie, w którym mam okazję pracować w tym roku, design thinking jest tematem, który poruszamy w czasie szkoleń, ale jest też metodą, na której opiera się w ogóle nasza praca trenerska z uczestnikami. Proponujemy dwa szkolenia. Pierwsze ze szkoleń oparte na ramowym scenariuszu zawiera takie treści, które są najbardziej potrzebne, coś, co jest punktem wyjścia do pracy później w szkołach. Natomiast drugie szkolenie jest w zasadzie niewiadomą, ponieważ czekamy na to, jakie potrzeby uczestników się pojawią, jakie zasoby już mają, a co chcieliby uzupełnić. I to nasza praca wtedy, żeby drugie szkolenie było odpowiedzią na potrzeby uczestników. Na lekcjach języka polskiego DT bardzo dobrze sprawdza się przy omawianiu lektur. Można w ten sposób urozmaicić omawianie lektury, można zachęcić do przeczytania, można wprowadzić uczniów w świat po prostu lektury. Można im pokazać, że świat lektury jest również naszym światem. Z ósmą klasą bardzo ciekawą lekcją było omówienie Quo Vadis. Uczniowie mieli przygotować przyszły dom dla Ligii i dla Marka Winicjusza. Dzięki temu mogli poznać kulturę, architekturę, kulturę materialną Rzymu i początkowo na podstawie fragmentów tekstu badali potrzeby bohaterów, czego Ligia i młody Winicjusz potrzebują do
życia po ślubie. Przygotowywali prototyp domu, poznawali budowę domu rzymskiego, poznawali budowę akweduktów, sprawdzali plan Rzymu, gdzie można by umiejscowić ich dom. Dzieci się świetnie bawiły, mnóstwo się nauczyły, a poza tym miały możliwość tworzenia świata dla bohaterów, wolność działania i mieli poczucie sprawstwa tego, co się dzieje na lekcji. Zastosowanie DT na przedmiotach szkolnych mogłam zaobserwować na mojej lekcji plastyki, bo jestem geografem i uczę również plastyki. Dzieci wykonywały ozdoby z surowców wtórnych. Zadawały sobie najpierw pytanie, dla kogo przeznaczą te ozdoby. Potem analizowały, jakie mają zasoby, jakie są potrzeby. Każde dziecko mogło generować własny pomysł, więc nie było tutaj żadnej sugestii nauczyciela. Kolejny etap to testowanie, no a potem już tylko realizacja i testowanie, czy podoba się tej osobie wymarzonej, której ta ozdoba była poświęcona. Także cały proces na dwóch jednostkach plastycznych został zastosowany, a efekty były niesamowite. Do tego stopnia, że mogliśmy je zaprezentować i w szkole, i na takim pokazie internetowym, także bardzo, bardzo fajnie. Elementem, który stał się ważny dla naszej społeczności szkolnej, to były działania związane z wyposażeniem wnętrz. Czyli było oczekiwanie na remont stołów i stworzenie strefy relaksu. Później oczywiście angażowaliśmy całą społeczność szkolną, rodziców również, całe grono pedagogiczne. Próbowaliśmy znaleźć najlepsze rozwiązania i rzeczywiście było to tak zwane określenie problemu, konkretnie nazwanie rzeczy po imieniu, co zamierzamy zrobić, a potem oczywiście szukaliśmy najlepszych z możliwych rozwiązań. No, jest to ten etap prototypowania. Oczywiście uczniowie byli aktywnie włączeni w tę działalność. Trzeba powiedzieć, że tak, zajęli się projektowaniem wnętrza, wyszukiwaniem najciekawszych elementów właśnie organizacji tej przestrzeni. No i stopniowo po prostu ten projekt był realizowany. No ja zauważyłam duże zaangażowanie w ogóle całej społeczności szkolnej i naprawdę fantastyczną postawę uczniów, którzy poczuli, że to jest ich projekt, że to jest też oni są współuczestnikami tego projektu i że mogą mieć wpływ na tworzenie tej takiej przestrzeni naszej wspólnej publicznej. Rzeczą, którą po raz pierwszy usłyszałem od DT i bardzo mi zapadła w pamięć po rozmowie z nauczycielami, jest to, że dzięki temu, że design thinking dzieli się odpowiedzialnością z różnymi osobami, nauczyciel dzieli się odpowiedzialnością, to design thinking może być takim wentylem bezpieczeństwa. Pozwala nam czasami nie znać odpowiedzi na pytanie, czasami odpowiedzieć na nie, że sprawdźmy, jak myślicie, zastanówmy się razem, znajdźmy wspólnie rozwiązanie. I właśnie taki wentyl bezpieczeństwa to jest taka chyba dla mnie nowość dzisiaj o design thinking.